Mamy jeszcze publiczność pod lwem. Serdecznie Państwa witamy na drugiej i ostatniej, ale za to bardzo długiej części koncertu, na który czekaliśmy. Chociaż, czy tak rzeczywiście było, czy chcieliśmy tego? Czas leci, jest nieubłagany. Czekaliśmy 40 lat, proszę Państwa, żeby pokłonić się tym, którzy dostarczyli nam mnóstwa wrażeń, mnóstwa wzruszeń. Tym, którzy bawili nas i wywoływali łzy. Tym, których muzyka docierała do nas na różne sposoby. Bywało, że podczas koncertów. Ten koncert dedykowany jest miastu, a że najważniejszym jego składnikiem są ludzie, mieszkańcy. Więc to koncert na pożegnanie. Miastu i ludziom. Państwu, wszystkim fanom, wielbicielom Budki Suflera. Memu miastu na dowidzenia. Temu miastu na dowidzenia. Ale że pożegnania trwają długo, więc i tym razem zapewne będą Państwo się mogli bawić tak długo, jak to będzie możliwe. Może do białego rana. Budka Suflera! Dobry wieczór. Serdecznie Was witamy. Wprawdzie takie powitania stosują młodsze kapele od nas, ale ja dzisiaj krzyknę Halo Lublin! Czy nie to po raz pierwszy w ten sposób. Drodzy Państwo, dzisiaj wszyscy jesteśmy Lubelakami, wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną lubelską. Zagramy dla Was koncert, który jest koncertem pożegnalnym. Cieszymy się, że jesteście przez tyle lat. Pewnie nas się nie wstydziliście w całym kraju. Jeszcze nie tam, gdzie nasi rodacy są. Dzisiaj jesteśmy wspólnie po to, żeby się dobrze bawić, żeby uronić może łezkę. W każdym razie, żeby wynieść z tego koncertu coś, co zostanie i może kiedyś spowoduje właśnie jakąś refleksję, że aż szkoda, że nie grają, albo że dzięki, że grali. W każdym razie my dziękujemy, że byliście z nami i jesteście dzisiaj. Budka Suflera, Krzysztof Cugowski.